Już niedługo nadejdą ferie zimowe. Jak Policzanie spędzą ten czas? Zapytaliśmy o to w ulicznej sondzie. Dla wielodzietnej rodziny wyjazd na ferie to spory wydatek, szczególnie w obliczu rosnących cen i pandemii, która wpływa na wiele obszarów codziennego życia. Pani Urszula wspomina, jak za czasów własnej młodości spędzała czas wolny od szkoły. Było nas czwórka, więc rodzice tak nie organizowali nam, tylko tyle, że nie było komputerów, więc całe dnie się spędzało na dworku. Normalnie, wesoło było, dzieciaków mnóstwo, fajnie. Kontakt był na okrągło, od rana do wieczora, nie chciało się nawet na obiad iść do domu. W tym roku zimowe wyjazdy i korzystanie z okolicznych atrakcji komplikują obostrzenia związane z pandemią. Jeżeli by nie było żadnych przeszkód ze względu na pandemię, na pewno bym chciała zabrać swoją wnuczkę, wnuka, pojechać chociaż na jeden dzień nad morze, pochodzić po to, żeby pooddychać tym jodem. Ale na chwilę obecną to wiem, że jest to niemożliwe. Jedni ferie spędzą w domu, inni w pracy, ale są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie przerwy zimowej bez wyjazdu poza miasto. Jedziemy właśnie za 2 tygodnie do spa. Pobierowo? My w tym roku spędzamy ferie w domu. Mąż połowę ferii spędzi w domu, połowę spędzi w pracy. Jedynie od nas córka najstarsza będzie wyjeżdżała na ferie z dziadkami w góry. Zamierzam jechać do mojego miasta, gdzie się urodziłem, czyli do Koszalina, i tam z kolegami spędzić ferie. Tydzień ferii będę jeden spędzać na praktykach, a drugi będę chodzić z koleżankami na łyżwy, będę się spotykać. Ferie zimowe w województwie zachodniopomorskim rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 13 lutego. Pamiętajmy, żeby był to czas spędzony przyjemnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.